Ja oczywiście witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was, kochani uczniowie. Witam moje szanowne grono pedagogiczne. Wszystkich, którzy na sali są. Zamykamy kolejny etap pracy w szkole. Kolejny rok. Rok, z którego możemy być nawzajem wszyscy dumni. Rok ciężkiej pracy, ale dający ogrom satysfakcji nam, nauczycielom, Wam, rodzicom, wspaniałym dzieciom. Kolejny rok, który zapisze się w historii szkoły sukcesami. Tak jak witałam Państwa we wrześniu i Was, w szczególności klasy pierwsze i zerówkowiczów, którzy z obawą przyszli do naszej szkoły, ale myślę, że wszyscy z nadziejami, że to będzie z nadzieją, że to będzie dobry rok. I myślę, że te nadzieje się spełniły. Udało nam się w tym roku osiągnąć duży sukces, jeśli chodzi o egzaminy klas szóstych. To jeszcze jest przed Wami, ale pewnie niektórzy już się przekonali, a my to wiemy, że czas bardzo szybko leci. I tak jak dzisiaj pierwszaczki już są uczniami drugiej klasy, za moment będziemy ich żegnać w klasie szóstej. A uczniowie klasy szóstej w tym roku osiągnęli duży sukces, zaliczyli swój pierwszy w życiu poważny egzamin, sprawdzian szóstoklasisty na najwyższym poziomie. Osiągnęliśmy wyniki klasujące nas w najwyższym stanie, z najwyższymi wynikami. Zarówno w pierwszej części w języku polskim, matematyce, jak i odrobinę niżej, ale z wysokim wynikiem w języku angielskim. Język angielski w tym roku był pierwszy raz dla wszystkich i nie wiedzieliśmy, jak to będzie, ale udało nam się też uzyskać wysoki wynik. W ciągu roku uczniowie brali udział w konkursach. Dla uczniów szkół podstawowych takim bardzo poważnym konkursem są konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Bo laureat tego konkursu nie zdaje egzaminu, otrzymuje maksymalną liczbę punktów, może wybrać gimnazjum, które mu najbardziej się podoba i dostanie się do niego. Także gra warta świeczki. Wymaga oczywiście ogromu pracy. W naszej szkole w tym roku dwóch uczniów, jeden został laureatem konkursu matematycznego i finalistą konkursu humanistycznego, a drugi uczeń został finalistą konkursu języka angielskiego. To ogromny sukces, bo konkurs są na poziomie małopolski i laureatami zostaje 20 uczniów z Małopolski, finalistami i troszkę więcej, tam jest 60 bodajże. Także dużo pracy uczniów, dużo pracy nauczycieli, ale przygotowania do tych konkursów zaczynają się już od najmłodszych klas. I wyróżniając uczniów najlepszymi ocenami na najwyższym poziomie już tu, w klasach 1, 2, 3, już przyglądamy się, którzy z nich rokują, dają nadzieję, dają szansę nam, sobie, że w przyszłości będą osiągać jak najlepsze wyniki. Mamy przy sobie naszą księgę tradycyjną. To już tradycyjna, bo założona w 2000 roku. Wpisujemy tu uczniów z najwyższymi wynikami. W klasach 1-3 to są uczniowie, którzy zostali ocenieni na poziomie A i S i wzorowe zachowanie. W klasach 4-6 to są uczniowie, którzy otrzymali oceny samowali, co najmniej bardzo dobre, celujące i zachowanie co najmniej bardzo dobre. To jest wyższe wyróżnienie niż świadectwo z biało-czerwonym paskiem w klasach starszych. I w tym roku, w tej księdze wpisujemy, Państwo zobaczycie, którzy to są uczniowie za chwilę na prezentacji, natomiast ja chcę powiedzieć, że tych uczniów na poziomie klas 1-3 jest 79 i 30 na poziomie klas 4-6. W sumie na 420 uczniów 109 są uczniami najlepszymi naszej szkoły. Zresztą średnia wyników w klasach 4-6 we wszystkich klasach jest powyżej 4. Jeśli chodzi o inne wyróżnienie, to bardzo cenimy sobie 100% frekwencję. To są uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia
szkoły, w starszych klasach wręcz ani jednej godziny. To wymaga, owszem, dużo zdrowia, ale dbania o zdrowie, na co też zwracamy uwagę. I też pokonania czasem takiego własnego lenistwa, może dzisiaj nie pójdę do szkoły, przychodzą. Chcą przychodzić, są. Takich uczniów mamy, w klasach młodszych jest troszkę trudniej, bo trochę chorują, to jest 9 uczniów, a w klasach starszych 12, ale to jest 21 na 400 uczniów, 20, więc wynik też bardzo dobry. W klasach starszych mamy 88 uczniów ze świadectwem biorczerwonym paskiem, czyli średnia powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie. To też jest bardzo dobry wynik. Wszyscy uczniowie w naszej szkole są promowani. Owszem, mamy kilka poprawek, ale to znaczy, że i myślę, że z dużymi szansami, no nie pracowało się w ciągu roku, trzeba popracować trochę w wakacje i myślę, że ci uczniowie się przyłożą. Chodzi oczywiście o uczniów klas 4-6 i wszyscy otrzymają się od koniec sierpnia promocji do następnej klasy. Udało nam się też w tym roku dokonać kolejnych remontów w szkole, więc myślę, że Państwo widzicie, jak szkoła nam pięknieje. Uczniowie coraz lepiej starają się też dbać o nią. Czasem są uwagi, czasem coś im się niestety zniszczy, ale myślę, że wspólnie pracujemy nad tym, żeby szanowali to miejsce, w którym przebywają bardzo długo. Niektórzy od 7 rano do 5 popołudnia. I dziękuję Państwu za wkład, wsparcie szkoły i wkład z spotkami na Radę Rodziców i pomocą. I też chcę właśnie podziękować Radzie Rodziców, która cały rok wspierała nas w działaniach, doradzała, pomagała, wskazywała i gorsze rzeczy, które trzeba poprawić w szkole i pomagała je naprawić. Bardzo serdecznie dziękuję Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom w klasach, którzy pomogli nam osiągnąć te sukcesy. Podziękowania w moim imieniu i swoim wręczą Wam wychowawcy w klasach. Natomiast tutaj chciałabym w imieniu swoim i całej dyrekcji podziękować Państwu za wkład pracy, a ponieważ ja życzę przed Wami trochę lat nauki, poprosić o pomoc w następnym roku. Tak jak powiedziałam, udało nam się w tym roku parę rzeczy zrobić. Wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Jak z nim będzie w przyszłym roku, to jeszcze będziemy dyskutować. Zobaczymy się już we wrześniu i zobaczymy, jak to będzie, ale wspierał naszą pracę i myślę, że wart jest kontynuowanie. Czekają nas w czasie wakacji jeszcze remonty, ale szkoła się nie zamyka dla dzieci. Mamy tu pół kolonie, sporo dzieci jest zapisanych i myślę, że znajdą i będą mogli tu przyjemnie spędzić czas. Tutaj to tylko chwilę, bo planowane są wyjścia, wyjazdy i ten czas, mimo że będzie się może kojarzył z przyjściem do szkoły, będzie dla nich też atrakcyjny. Jeszcze raz gratuluję sukcesów, gratuluję osiągnięć i życzę już teraz wspaniałego wypoczynku, zdrowego dla Waszych dzieci przede wszystkim i dla Was. I myślę, że mimo że dzisiaj wszyscy ogromnie cieszymy się na wakacje, to pod koniec sierpnia zatęsknicie i będziecie chcieli z radością mimo wszystko wrócić do nas we wrześniu. Thank you.
Zapraszamy do obejrzenia Polki, ludowego tańca tego regionu. Polonezę tańczono na dworze królewskim, a my zatańczymy teraz.
tutti per come fosse. Thank you.
oraz pożegnać koleżanki i kolegów z klas szóstych. Serdecznie witamy na naszym apelu dyrekcję szkoły. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Witam przybyłych gości, rodziców, opiekunów, witam uczniów i witam szanowne grono pedagogiczne. To kolejny rok w historii naszej pracy, w historii szkoły. Kolejny rok, kolejny etap, który dzisiaj zamykamy, podsumowujemy. Był to dobry rok w pracy naszej szkoły. Rok kolejny, który przyniósł sukcesy uczniom, przyniósł sukcesy szkole i jesteśmy z tych sukcesów dumni. Począwszy od tego, że w tym roku pierwszą klasę rozpoczną 4 oddziały, czyli nasza szkoła się rozrasta, kończą z drugiej strony 6-klasiści, którzy opuszczają nasze mury, idą z dobrymi wynikami sprawdzianem. W tym roku sprawdzian był w nowej formule, trochę wszyscy się obawialiśmy tego, ale ciężką pracą uczniów, nauczycieli, wsparciem rodziców mamy ten sprawdzian zaliczony na najwyższym poziomie. Osiągnęliśmy najwyższy wynik w stanie 9 i należymy do grupy niewielkiej grupy szkół na lepiej zdających egzamin. Zarówno na poziomie z języka polskiego i matematyki i z języka angielskiego. Gratuluję szóstoklasistom i nauczycielom, którzy ich przygotowywali. Również takim dużym sukcesem w tym roku to są finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. To jest wśród wielu licznych konkursów jeden z najważniejszych, dlatego że laureat tego konkursu, a w Małopolsce jest ich 20, to uczeń, który wybiera gimnazjum, które chce, nie zdaje sprawdzianu, bo otrzymuje maksymalną liczbę punktów, więc jest dużym osiągnięciem, zostanie laureatem. Ale finalistą to też dużo osiągnięcie. I mamy laureata w konkursie matematycznym, finalistę w konkursie humanistycznym języka angielskiego. Kto to jest, za chwilę się dowiecie. Ważnym też sukcesem jest to, że uczniowie chcieli chodzić do naszej szkoły. Czyli wśród wszystkich uczniów są tacy, którzy nie opuścili jak jednego dnia w szkole. Nie tłumaczyli się paluszek i główka. Chcieli przyjść, byli. Czyli 100% frekwencja. To jest racja w naszej szkole, nagroda dla takich uczniów. Którzy to są, za chwilę też Państwo zobaczycie, ale ja chciałabym powiedzieć, że na poziomie klas 1-3 tych uczniów było 9, ale 4-6 było 12, czyli 21 uczniów nie opuściło ani jednej godziny w ciągu roku szkolnego. Trzymam w ręku księgę, panią, złotą księgę, w której wpisujemy uczniów od 2000 roku takich, którzy w wynikach na koniec roku otrzymali oceny bardzo dobre i celujące i zachowanie co najmniej bardzo dobre. To jest wyższe wyróżnienie niż świadectwo z biało-czerwonej paski. I takich uczniów w klasach 4-6 mamy 30. Na poziomie 1-3 wpisuję uczniów, którzy osiągnęli wyniki na poziomie A i S, bardzo dobre zachowanie. Tam takich uczniów mieliśmy 79. Świadectwo z paskiem otrzymało 88 uczniów na 420 w całej szkole, a 220 w klasach 4-6. Myślę, że to są bardzo dobre wyniki. Każda klasa swoją średnią ma powyżej 4. Także z poszczególnych przedmiotów w sumie wyniki tych klas są bardzo dobre.
Natomiast jeśli chodzi o wyniki szóstych klas, pokrywają się oceny z końca roku, potwierdzają wyniki na egzaminie, czyli to nam daje pewność, że uczniowie dadzą sobie radę w gimnazjum. Ale nie tylko ich osiągnięcia naukowe, również przygotowanie do życia takiego społecznego w grupie, w klasie, pokazanie się, zaprezentowanie swoich umiejętności. Staraliśmy się uczniów tego uczyć. Wykazali się, biorąc udział w różnych konkursach. Mieliśmy dzień apelowy, jak co roku, i uczniowie dostawali nagrody w najróżniejszych konkursach. To było podsumowanie drugiego półrocza. Dzisiaj odbiorą nagrody za naukę, te najważniejsze. Chciałabym pogratulować wszystkim, którzy osiągnęli w tym roku sukces. Mała porażka też nam się trafiła, ale myślę, że z niej wyciągną wszyscy wnioski. Na szczęście nikt nie powtarza klasy. To jest sukces. Mamy kilka poprawek, no ale jeżeli nie pracowało się w ciągu roku, to ostatnia szansa, żeby zrobić to w czasie wakacji. I mam nadzieję, że wszystkie osoby zaliczą poprawki i będą promowane do następnych klas. Tak, żebyśmy się we wrześniu mogli spotkać ze wszystkimi. Zapraszamy do rodziców. O ile są osoby. Thank you.
Thank you.
głosu.
Właśnie. Thank you.
Everybody!